Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Na tym filmie z ekonomii matematycznej chciałam Wam pokazać, jak można określić produktywność krańcową jakiejkolwiek funkcji produkcji oraz jak wylicza się oraz interpretuje techniczną stopę substytucji. Gdy mamy następujące zadanie, przedsiębiorstwo cechuje się funkcją produkcji postaci i widzimy, że ona nie jest liniowa, ma tutaj nasze czynniki produkcji, czyli na przykład ziemia czy kapitał, czy praca, jakiekolwiek byśmy tu nie mieli czynniki, bo tu nie jest określone, ale w formie nieliniowej. Niby jest addytywna, ale jest nieliniowa. I mamy tak, wyznaczyć i zinterpretować następujące charakterystyki. Produktywność, czyli wydajność krańcową, techniczną stopę substytucji oraz elastyczność substytucji czynników produkcji. Tego ostatniego elementu na tym filmie nie będzie. Będzie to na oddzielnym filmie, bo już powiedzmy filmik byłby dość przydługi i moglibyście po prostu zrezygnować z jego nawet oglądania bo za długo by czekać. I teraz zaczynamy od tego, że w tym oznakowaniu to nie jest wielkość produkcji, czy tam to nie jest jakby nie zajmujemy się już samym konsumentem, a samą produkcją, czyli nie stroną popytową, tylko podażową, czyli producentem. I tutaj X1 i X2 to są dwa czynniki produkcji, czy to jest kapitał, praca, czyli zatrudnienie lub też ziemia. Jakikolwiek to nie byłby czynnik produkcji, to on generuje ostatecznie Y, czyli jakąś wartość produkcji, czyli to są sztuki jakiegoś asortymentu na przykład. I teraz, jeżeli nasza funkcja produkcji ma następujące wzór, gdzie Y to jest w tym momencie nasza produkcja czegoś, X1, X2 to są nasze dwa czynniki, które pozwalają nam wytwarzać nasz Y, czyli jakieś ilość dobra, to pierwszym elementem, który musimy tutaj określić w tym zadanku, to produktywność, inaczej wydajność krańcowa. Jakakolwiek wydajność pracy, czy tam powiedzmy produkcji, to jest jej pochodna. Matematycznie, w ekonomii matematycznej często bazujemy na pochodnych. Pochodna funkcji produkcji może być liczona względem x1 i oddzielnie względem x2. Oczywiście może być i względem x3, ale pytanie, czy nasza funkcja posiada dwa argumenty, czy też jeden. A więc może być produktywność krańcowa względem x1, czyli o ile wzrośnie mi produkcja, czyli inaczej mówiąc wydajność, o ile wzrośnie w ogóle ten możliwość wyprodukowania dodatkowych jednostek, gdy ja zaangażuję dodatkową jednostkę na przykład pracy, gdyby to był x1. A faktycznie jest to liczone, tak jak widzicie, jako pochodna cząstkowa względem x1 z naszej funkcji produkcji. Jeżeli oczywiście sobie przypomnimy, jak się liczy pochodną cząstkową, to pamiętamy, że jeżeli liczę pochodną względem x1, to x2 przyjmuję w tym momencie jako stały element i liczę zwykłą pochodną. A więc u nas jest to pochodna sumy, gdzie jedna zmienna i druga zmienna są niezależne od siebie, jakby nie połączone w żaden sposób. A więc jeżeli tylko liczę pochodną względem x1, to x1 jest do potęgi 0,5 i pochodna z tego to będzie to 0,5 tutaj przeniesione. Liczymy po prostu zgodnie ze wzorami na pochodną i pochodna jest tutaj ta potęga o 1 mniej, czyli dlatego jest minus 0,5, a pochodna z drugiego elementu sumy, gdzie jest to element stały, x2 traktujemy jako stałą, to względem x1 pochodna takiego elementu stałego jest 0, dlatego tu nic więcej nie ma. Tak samo możemy określić produktywność, czyli wydajność krańcową, też jako pochodną produkcji, ale względem x2. I to, co nam wyjdzie, to będzie
jakby wniosek, o ile wzrośnie produkcja, gdybym zaangażowałbym dodatkową jednostkę X2, bo tak się interpretuje jakąkolwiek pochodną, czy to w ekonomii matematycznej, czy nie wiem, w statystyce, czy w każdym innym przedmiocie. W wielu przedmiotach w ogóle się z tych pochodnych nie interpretuje, nie wiem, co w ogóle liczymy. No i teraz, jeżeli jest to pochodna cząstkowa względem x2, to ja przyjmuję, że teraz x1 jest równy stałej, a więc mam pochodną ze stałej plus pochodna z tego elementu, który tutaj mamy. A w tym momencie, jeżeli ja to policzę, to ten element daje mi 0 jako wynik pochodnej, a z tego elementu mam dwa razy ten wynik pochodnej, przepraszam, potęgi, czyli mam 2 razy 0,5 do potęgi o 1 mniej, czyli pół minus 1 jest minus pół, no i 2 razy połówka to się zredukuje i mamy wyniki. Czyli mam tak. Produktywność względem x1, czyli o ile mi wzrośnie produkcja całkowita, gdybym zaangażowała dodatkową jednostkę x1. Mam produktywność względem x2, czyli o ile wzrośnie mi produkcja całkowita, gdybym zwiększyła o dodatkową jednostkę x2. I teraz zostaje nam kwestia interpretacji. Czy w statystyce, czy w jakichkolwiek przedmiotach, gdzie się coś liczy, coś mamy policzyć, trzeba to zinterpretować. Nie spotkałam się, żeby nie interpretować. Jeżeli u Was nie trzeba, to po prostu to pomijacie i idziecie dalej, ale według mnie większe szanse na zaliczenie macie, kiedy po prostu takie interpretacje powstawiacie. I w tym momencie interpretujemy w ten sposób, w uproszczeniu. Wy możecie oczywiście mieć inaczej, ale taka uproszczona interpretacja brzmi, że produkcja wzrośnie o tyle, a tyle jednostek, czyli o wartość tej produktywności krańcowej, która nam wyszła, jeżeli tego x1 wielkość wzrośnie o jednostkę. Oczywiście przy założeniu, że x2 w ogóle nic nie zmienimy. To jest wersja uproszczona tej interpretacji. Podobnie interpretujemy produktywność krańcową, ale względem x2. Czyli powiemy, że ta produkcja wzrośnie o ten wynik, ale jeżeli x2 zwiększymy o jednostkę, oczywiście przy założeniu, że nie zmienimy wielkości x1. Dlaczego ja mówię, że tu produkcja wzrośnie? Bo ile jeżeli x1 i x2 przyjmujemy jako wartości nieujemne, czyli po prostu dodatnie lub zerowe, to raczej byśmy zakładali, że zarówno tu produktywność zawsze będzie stała dla wszystkich kolejnych x-ów, tak samo tu produktywność względem x2 też jest dodatnia. Czyli za każdym razem, jak zwiększę x1 o jednostkę, to produkcja mi wzrośnie o wynik ten, a jeżeli wzrośnie mi tutaj x1, x2, wielkość, zaangażowanie o jednostkę, to nasza produkcja wzrośnie o ten wynik. Ale jeżeli chcecie się dowiedzieć, o ile dokładnie liczbowo, bo tu jest symbolicznie, to trzeba wiedzieć, z jakiego poziomu startowego zaczynamy. Jaka była ta produkcja początkowa? X1, przepraszam, ile, jakie było początkowe zaangażowanie? X1, a ile X2? Wtedy będziecie mieć konkretne wyniki. Bo wszystko zależy, z jakiego punktu zaczynamy. I teraz drugim elementem, który ja chciałam tu omówić na tym filmie, jest techniczna stopa substytucji. Ona dla mnie, tak w wielkim, bardzo technicznym uproszczeniu, to jest krańcowa stopa substytucji, tak jakby było przy konsumencie, ale dotyczy czynników produkcji. Czyli techniczna stopa substytucji będzie to, powiedzmy, relacja wymienna x1 i x2 w ten sposób, taka relacja wymienna, żeby nasza wielkość produkcji, którą chcemy uzyskać, nie uległa zmianie. Bo wiadomo, że pracę można zastąpić kapitałem, ale musimy się dowiedzieć, ile na przykład trzeba zatrudnić dodatkowo pracowników, żeby móc zejść z wielkości kapitału o określoną wartość, ale jednocześnie, żeby wyprodukować tyle samo naszego asortymentu, produktu, towaru, jakkolwiek byśmy to nie zwali, ale tyle samo. A więc każda techniczna stopa substytucji, czy krańcowa stopa substytucji, to jest jakaś relacja wymienna, żeby coś nie uległo zmianie. Ale jeżeli mówimy o technicznej stopie substytucji, to na pewno mówimy o tym, żeby nie zmieniła się struktura produkcji, żeby to,
może nie struktura, tylko wielkość tej produkcji się nie zmieniła, a zmieniła się ewentualnie struktura zaangażowania X1, X2. I teraz techniczna stopa substytucji w praktyce sprowadza się do relacji, czyli do ułamka jakiegoś ilorazu między produktywnością krańcową względem x1 a x2. Jeżeli ta techniczna stopa substytucji to jest relacja wymiana x1 do x2, to w liczniku mamy pochodną funkcji produkcji względem x1, a w mianowniku pochodną względem x2 z funkcji produkcji. Czyli to są produktywności krańcowe z funkcji produkcji pochodne oddzielnie względem x1, x2. A więc jeżeli podstawimy sobie jeden element i drugi element, to w tym momencie my możemy podstawić wynik pierwszej produktywności i drugiej produktywności i w tej formie, która tutaj jest podana, możemy to zostawić. Możemy zostawić, nie musimy. Można to zaprowadzić do innej formy, która byłaby nam bardziej wizualnie albo bardziej potrzebna. Ja tu kwestia zamieniłam, zobaczcie, x1 z x2 odwrotności, bo jeżeli jest do minus pierwszej, to wchodzi do mianownika, a jeżeli coś jest w mianowniku i jest do minus, czy to powiedzmy do potęgi ujemnej, to wchodzi do licznika odwrotnie. I jeżeli dwa elementy są do tej samej potęgi, no to możemy zapisać jako ułamek do tej potęgi i 0,5 nie było do potęgi, a więc tak możemy zostawić. Kwestia jest, jak mówiłam, zawsze interpretacji. Tu interpretowaliśmy te nasze produktywności krańcowe i techniczna stopa substytucji też może zostać interpretowana i ona, tak jak mówiłam, to jest krańcowa stopa substytucji, ale dla czynników produkcji. Czyli możemy powiedzieć, że możemy zmniejszyć zaangażowanie XA2 o jednostkę, aby zwiększyć, ale jednocześnie trzeba zwiększyć zaangażowanie XA1 o tą wartość tego wyniku, tego jednostek, tego czynnika produkcji, aby nie zmieniła się docelowa wielkość produkcji. O to właśnie chodzi, że to jest ta relacja wymienna między XM1 a XM2, żeby nie zmieniła się ta wielkość produkcji, którą chcemy stale osiągać. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić.
Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.